Luty był bardzo wymagającym miesiącem dla inwestorów giełdowych w normalnych czasach. Mówilibyśmy, że jednymi z ważniejszych wydarzeń byłby początek wyników finansowych spółek za 2019 rok oraz na przykład wyniki wzrostu gospodarczego w Polsce za cały 2019 rok, który wyniósł 3,1%, czyli mieliśmy do czynienia już w czwartym kwartale z wyraźnym spowolnieniem gospodarczym. Jednakże to, co miało największy wpływ na wyceny na rynkach akcji nie tylko w Polsce, ale generalnie na rynkach światowych, to rozwój koronawirusa już nie tylko w Chinach, ale też zapoczątkowanie zachorowań w Europie. No i to rozbudziło obawy o to, że ta choroba może się rozwijać i może to wpływać między innymi na działalność fabryk w różnych miejscach na świecie, nie tylko w Chinach, ale właśnie też w Europie. No i może też wpływać oczywiście na popyt na różne dobra i usługi, to znaczy obniżać ten popyt, no i poprzez to przekładać się negatywnie na wyniki finansowe spółek już w 2020 roku. Które spółki radziły sobie lepiej niż rynek? Trzeba powiedzieć, że zdecydowanie nie było ich wiele. Dobrze radził sobie Mercator Medical, czyli spółka produkująca różne artykuły medyczne. No w związku z tym, że prawdopodobnie zapotrzebowanie na tego typu produkty nie tylko w Polsce, ale i na świecie będzie wyższe, no i to oczywiście prawdopodobnie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe tej spółki w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dobrze radził sobie też Cormej, a to za sprawą informacji o tym, że spółka może zostać dystrybutorem testów na koronawirusa w Polsce. No i na takie informacje oczywiście rynki zareagowały pozytywnie. Czy do tego dojdzie? Zobaczymy, natomiast wzrost był imponujący. Bardzo dobrze radziła sobie spółka, która generalnie 2019 rok miała nie najlepszy i zadebiutowała też w 2019 roku, czyli producent gier Boombeat. Tutaj mieliśmy do czynienia z wyraźnym odbiciem przychodów do ponad 8 milionów złotych w styczniu. Był to wzrost o ponad 50% względem grudnia. No i można powiedzieć, że inwestorzy liczą, że po tych dosyć słabych miesiącach w 2019 roku spółka wyraźnie poprawi wyniki finansowe w 2020 roku. A trzeba też powiedzieć, że właśnie branża gier może być tą, która jest, można powiedzieć, pośrednio w małym stopniu, ale jednak beneficjentem tego koronawirusa, bo więcej ludzi zostaje w domach i więcej ludzi po prostu gra w gry. Tak przynajmniej miało to miejsce w Chinach, więc część inwestorów liczy, że po prostu taka sytuacja ze względu na rozwój tej choroby może się utrzymywać przynajmniej przez jakiś czas. Które spółki radziły sobie gorzej niż rynek? Po raz kolejny można powiedzieć było to JSW. Spółka pokazała strategię do 2030 roku i nie spodobała się ona do końca inwestorom. Są w niej wskazane bardzo duże wydatki inwestycyjne, a trzeba powiedzieć, że generalnie branża związana z węglem miała bardzo słaby miesiąc. Można powiedzieć, że inwestorzy wyraźnie odwracają się od węgla. No i JSW co prawda wydobywa więcej węgla koksowego, który jest używany między innymi do produkcji stali. Natomiast ta branża stalowa też ma swoje problemy, więc to też nie wpływa pozytywnie na notowania JSW. Innym podmiotem, dla którego był to kolejny miesiąc spadku, ale można powiedzieć pogłębionych spadków ze względu na generalnie gorszy sentyment, było PKP Cargo. Jest to związane z tym, że ten przewoźnik towarów na kolei w zeszłym roku pokazywał słabe rezultaty i już teraz pokazał szacunkowe wyniki tzw. pracy przewozowej, która była o 15% niższa w 2019 roku niż w 2018 roku. Natomiast dane za styczeń, można powiedzieć, że pogłębiają tą statystykę, ponieważ w styczniu 2020 roku przewieziono o 22%, znaczy praca przewozowa wyniosła o 22% mniej niż w styczniu 2019 roku, więc widać, że ta sytuacja nie jest najlepsza. Warto podkreślić, że jednym z takich najważniejszych towarów przewożonych przez PKP Cargo jest właśnie węgiel. Inną spółką związaną z branżą węglową jest PGE. Ten producent energii z węgla, głównie brunatnego, musiał dokonać odpisu na aktywa Polskiej Grupy Górniczej, której jest właścicielem. Oprócz tego generalnie nastawienie inwestorów do wytwarzania energii z węgla jest negatywne, co jest związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i tym, że można powiedzieć takim głównym przesłaniem tej nowej Komisji Europejskiej jest Zielony Ład,
który ma po prostu negatywnie wpływać na największych emitentów CO2. No a właśnie energetyka węglowa jest jedną z tych branż, która emituje dosyć dużo tego CO2. No i w związku z tym nastawienie inwestorów po prostu na dalsze lata jest w stosunku do tego typu przedsiębiorstw negatywne. Na co warto zwrócić uwagę w marcu? No to będzie na pewno miesiąc, w którym warto śledzić wyniki finansowe poszczególnych przedsiębiorstw, no bo to będzie wpływało na ich postrzeganie, natomiast no to nie będzie zdecydowanie najważniejszy czynnik. Najważniejszym czynnikiem będzie to, jak będzie się rozwijała sytuacja związana z koronawirusem. Widać efekt tego na giełdach światowych i można powiedzieć, że warszawska giełda też odczuwa efekt tej choroby, no bo ona wyszła poza Chiny i zatacza coraz szersze kręgi. Może to mieć wpływ na przykład na branżę lotniczą, która już teraz wyraźnie odczuwa problemy. Jest mniejsza ilość połączeń lotniczych pomiędzy różnymi krajami, ale też prawdopodobnie może mieć wpływ na inne branże, tak? I może przyczynić się też do tego, że to spowolnienie gospodarcze, które już obserwowaliśmy w czwartym kwartale zeszłego roku, może po prostu zostać pogłębione, no ale od tego, jak ta sytuacja się rozwinie, trudno jest to prognozować, tak? Bo to będzie zależne między innymi od działań władz w różnego rodzaju państwach.